Małgorzata Ostrowska, królikowska jest mama pięciorga dzieci i babcią trojga wnucząt. Niestety, najmłodszego, Wincenta nie widuje tak często, jakby chciała. Mama Wincenta, Joanna Opozda nigdy nie ukrywała, że ma żal do teściowej otrzymanie strony syna, Antka Królikowskiego, nawet wtedy, gdy stało się jasne, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Po przemyśleniu sytuacji, Małgorzata Ostrowska, królikowska, zapowiedziała w mediach społecznościowych, że powstrzyma się od wszelkich komentarzy na temat relacji syna z Opozdą, a jednocześnie próbuje zakulisowo dojść do porozumienia z synową. Poza tym, żeby już wyczerpać wszystkie dostępne opcje, złożyła do sądu wniosek o zabezpieczenie kontaktów z wnukiem. Jak informuje Super Express, przed świętami aktorka wzmocniła naciski. Wszelkimi sposobami próbowała namówić o pozdę, by pozwoliła jej zobaczyć się z wnukiem, dla którego kochająca babcia przygotowała specjalny upominek. Jak ujawnia informator tabloidu, są na to całkiem spore szanse. Małgosia wierzy w magię świąt i ponownie skontaktowała się z Asią, by móc zobaczyć się w Winim. I chyba teraz się uda. Wkrótce miną dwa lata. Odkąd między Antkiem Królikowskim i Joanną Opozdą doszło do ostatecznego rozłamu, aktor dość długo zaklinał rzeczywistość, zamieszczając na Instagramie zdjęcia żony, opatrzone komentarzami, mającymi dowodzić, że wciąż świata poza nią nie widzi. Do sylwestrowego zdjęcia pozowali razem, wraz z tortem udekorowanym napisem rok Wincenta 2022. Jeszcze tydzień przez narodzinami synka, z okazji Walentynek Królikowski zamieścił zdjęcie ciężarnej żony w podpisem Moja słodka Walentynka. Wkrótce potem wyjaśniło się, że już wtedy sypiał z sąsiadką. Romans wyszedł na jaw, gdy opozda przebywała na oddziale położniczym. Po porodzie nie wróciła do mieszkania, które zajmowała z mężem. Od tamtej pory nie szczędzi Jankowi krytycznych opinii. Lubi dzielić się publicznie swoimi przemyśleniami na temat Królikowskiego, którego uważa za fatalnego tatę. Z okazji tegorocznego dnia ojca wyznała, że osobiście uważa ten dzień za święto każdej samodzielnej mamy, co mogło sugerować, że Antek znów się nie popisał. W odpowiedzi na uwagi komentujących, że dziecko potrzebuje jednak obojga rodziców, dała do zrozumienia, że Królikowski nie widział synka od miesięcy. On sam tłumaczył, że powodem jego kłopotów nie jest charakter tylko stwardnienie rozsiane. Tę samą wersję podał policjantom, którzy w połowie lutego zatrzymali go na warszawskiej woli, jak poinformowali funkcjonariusze, istniały uzasadnione podejrzenia, że siedzący w Audi mężczyzna może znajdować się pod wpływem substancji zmieniających świadomość. Opozda, ani policjanci nie uwierzyli, ale Małgorzata Ostrowska, królikowska zaangażowała się w narrację o chorobie. Krótko później wdała się na Instagramie w analizę niuansów słownych dotyczących zakochania i pokochania, które jej zdaniem znacząco się od siebie różnią. Komentujący uznali jej wpis za kolejną próbę usprawiedliwienia syna. Ostatecznie jednak uznała, że lepiej się nie mieszać i na razie dotrzymuje złożonej przez siebie obietnicy. Być może właśnie to doprowadziło do przełomu w relacjach z synową. Zobacz też: Ostrowska, królikowska ma jedno świąteczne marzenie. Co na to opozda? Małgorzata Ostrowska, królikowska, sporo zyskała na aferze z Antkiem i opozdą. Te liczby nie kłamią, schudła 10 kg i wciąż młodnieje w oczach. Usunęła z diety jeden składnik.